Rak jelita grubego uważany jest za jeden z najbardziej podstępnych nowotworów, ponieważ rozwija się często zupełnie bezobjawowo. Zanim rak jelita ostro zaatakuje, może upłynąć nawet 10 lat. Właściwie każdy w tej chwili wie, co to jest rak, co to jest nowotwór. Każdy się tego boi. Natomiast jest to jedna, na szczęście, z tych chorób nowotworowych, która wcześniej wykryta, wcześniej zdiagnozowana, może być operowana i doprowadzić, taka operacja może do pełnego zdrowia, czyli może być wyleczona, i to jest najważniejsze. Jest to choroba groźna, występująca najczęściej u ludzi w średnim i starszym wieku, ale też zdarzająca się u ludzi młodych, w związku z czym każdy, u którego wystąpią nawet najmniejsze objawy dolegliwości, o charakterze jakichś bólów brzucha, jakichś niepokojących objawów w zakresie stolca, na przykład krwi w stolcu, na przykład śluzu w stolcu, to każdy taki chory powinien się zgłosić do lekarza i powinien przedyskutować z lekarzem, czy nie należy wykonać badania, między innymi badania kolonoskopii, która może wyjaśnić obecność tego schorzenia. Wiele osób boi się wykonać badania, twierdząc, że lepiej tego nie robić, by lekarz nic nie wykrył. Nic bardziej mylnego, lepiej zapobiegać niż leczyć. Pierwszy okres wykonywania badań kolonoskopowych był związany z dużymi dolegliwościami dla pacjenta. Jednak w tej chwili możemy powiedzieć, że postęp technologiczny, który dokonał się w zakresie samej aparatury, którą wykonujemy to badanie, jak również możliwość przeprowadzenia badania w znieczuleniu, sprawia, że właściwie to badanie jest bezbólowe. Odbywa się dodatkowo w bardzo komfortowych warunkach dla pacjenta, z zachowaniem możliwie jak najlepszej intymności dla chorego w trakcie tego badania. Opinie pacjentów, którzy mieli wykonywane badania w trakcie realizowanego u nas projektu, są jak najbardziej pozytywne. Że warto się badać, pokazują badania, które wykonali brzescy medycy. Rak to nie wyrok, przekonują. Przed chwilą był u mnie pacjent, któremu zrobiłem badanie kolonoskopowe, kontrolne. I to jest pacjent, który przed rokiem miał kolonoskopię profilaktyczną, bez właściwie żadnych dolegliwości. Ze zdziwieniem dowiedział się, że ma chorobę nowotworową, ma raka jelita grubego w zakresie zagięcia wątrobowego. Był niedługo po kolonoskopii operowany i operacja przeszła doskonale. Wyszedł ze szpitala bez żadnych powikłań. Teraz miał wykonywaną kolonoskopię kontrolną, gdzie żadnych cech nawrotu nie stwierdzałem. A chory czuł się doskonale, no i cieszy się pełnym zdrowiem. Gdyby nie badanie profilaktyczne, nie miałby tego postępowania wdrożonego, czyli w tej chwili już by było za późno na jakiekolwiek leczenie. Na badania może zgłosić się każdy mieszkaniec powiatu brzeskiego między 50 a 65 rokiem życia, a także osoby w wieku 40-49 lat, jeżeli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano rak jelita grubego, a także osoby w wieku od 25 do 49 lat, jeżeli w rodzinie wystąpił dziedziczny rak jelita grubego. Dotychczas w ramach projektu z badań skorzystało ponad 400 osób, z czego większość wybrało badanie ze znieczuleniem. Rozpoczęliśmy realizację projektu w marcu ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o limity, to zakładamy, że przebadamy 900 pacjentów. Zapisać się na badania można w biurze projektu, które znajduje się w szpitalu w Brzesku, na trzecim piętrze, pokój 369. Badania są finansowane z unijnych funduszy.